No to dzisiaj, moi drodzy, nasze ukochane próby czasowe. Kolejny odcinek Urokiego Tokio Baby i dzisiaj po raz kolejny witam was Crash Team Racing Nitro Fueled. Kolejny etap przejścia tej gry na 101% to zrobienie wszystkich prób czasowych. I tak jak w Crashu Trójce mieliśmy tam relikt szafirowy, relikt złoty oraz relikt platynowy, to tutaj ten drugi starczy nam na zrobienie tej gry na 100%. Zatem jak mi poszło i jak bardzo się trudziłem dzisiaj? No to żeby się dowiedzieć, musicie oczywiście obejrzeć ten filmik do końca. No i za tą męczarnię z próbami czasowymi musicie zostawić bardzo dużo łapek w górę, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag czas dla zasięgu. A ja jak zwykle, widzowie, oczywiście życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to, moi drodzy, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli Engine Labs. W sumie chyba będziemy robić w drugą stronę to wszystko, tak mi się wydaje. Relic Race zaczynamy. Czyli tak, zaczynamy sobie od tego czwartego świata, będziemy szli do trzeciego, drugiego i pierwszego, po prostu bo tak, bo akurat tutaj jestem, nie chce mi się robić całej obkrętki po światach jako Crash, więc tak jak mówiłem we wstępniaku, będziemy tutaj robić na złote relikty czasowe, na przykład tutaj muszę zrobić minuta 34 i oczywiście po drodze będą znajdowały się skrzynki, które możemy porozwalać, żeby zatrzymać czas na kolejno 1, 2 lub 3 sekundy, nie muszę ich wszystkich rozwalać, więc mi się wydaje, że jak będę dobrze tutaj driftował, to sobie dam radę. Jest 70 skrzyń i czemu mi się... O, dobra. Jest 70 skrzyń i zobaczymy, kurde, no. Mogę się postarać skupić na nich. Na tych skrzyniach. O, nie rozwaliłem. Okej, najważniejsze jest, widzowie, to, że sam tu będę jechał. Minuta 30, no dobra, nie jest to coś strasznego zupełnie. Nie chce mi się rozwalać, szczerze, wszystkiego. Okej. Zatrzymany czas, dobra. Okidoki. Nie wszystko rozwalę, faktycznie. Kurde, stresujące jest to, bo nie pamiętam, jak mi wtedy to szło. Tam był... O, ile tego tu jest! O kurde, to ja sobie chętnie zaraz to wezmę. No, nie wszystko się uda. Ale na samej mecie, że tyle tego było? O, wow! Okej. Tutaj tego też jest sporo. Dobra, 37 sekund. Platynowy czas jest na 53 i na bank nie dam rady platynowego czasu. Ja nawet na te... platynowe czasy nie patrzę, bo to jest bez sens. Może w kilku planszach mi się uda, ale po co sobie robić jakąkolwiek jakby taką nadzieję, tak? Dobra. Okej, w końcu się udało, no ale kosztem speeda. Fuck. Myślałem, że się uda. No to weźmy te wszystkie skrzynki tu na końcu. Dobra. Okej. Ja wiem, że mogę trochę głupio potracić, ale ostatecznie chyba wyszedłem na dobre. No już jestem poza tym platynowym czasem. Ostatnie okrążenie zawsze jest tym najgorszym, bo tutaj już wiem, że naprawdę bardzo dużo skrzynek porozwalałem. Na razie czas jest jeszcze zatrzymany. Chyba mi się uda, tak podejrzewam. Chociaż już czas zaczął wracać. 30 ponad sekund. To myślę, że na luzie. Tu jeszcze porozwalamy to i owo. Proszę bardzo. 20 sekund, to już koniec. To będzie koniec, więc ja dziękuję, udało się bardzo ładnie. Minuta 21, czyli 13 sekund mieliśmy tutaj zapasu. Dingodile, Tiny Tiger, no, troszeczkę im lepiej tutaj poszło. Ale to są boty, my na to nie patrzymy. No musiałem tutaj naprawdę robić takie czasy niewyobrażalne, jak robiłem platynę na PS5.
No nie wyobrażacie sobie to. To jest naprawdę bardzo ciężkie. Dobrze, że chociaż tutaj do 101% gry wystarczą tylko złote relikty czasowe. W Cortex Castle przyznam wam, że tutaj akurat nie wiem jaki jest czas, bo tutaj internet mi nic nie mówi. Oczywiście to co na górze wy tutaj widzicie, to jest czas pod standardowy relikt. Tak, standardowy relikt też nam pozwoli zrobić tam bodajże 99% ukończenia gry. Coś takiego. Okej. No mogę trochę tych pudełek porozwalać, czemu nie? Ale drifting jest najważniejszy, wręcz bezcenny. Mhm. 62 skrzynki, bardzo, bardzo dużo. O, że tutaj dało się je tak rozwalić, nawet nie wiedziałem. No, skróty będą najważniejsze, chociaż też mogłem dzięki temu trochę pozdobywać dodatkowych innych skrzynek. Tutaj zawsze tak na końcu chamsko. O, to mogło mnie kosztować bardzo dużo. Ujujuj. Oni tak lubią na koniec dawać bardzo dużo tych skrzyń. Okej. Jakby niby nie jest źle, ale... Tu trójkę ominąłem. Fuck. Oj, głupi pająk zabrał mi. No niestety te pająki są chamskie, bo to jest losowe, tak? Pojadę teraz prosto tym razem. No właśnie, dlatego. Bo mimo wszystko tutaj było trochę skrzyni, to takich dobrych. Tamtej trójki łapać nie będę. Aj, ale mnie wytrąciliście. Jeszcze nic stąd praktycznie nie zabrałem. Dobra, 1, 2. No i prosta jedynka. Trochę mi jest ciepło. Bo się obawiam, bardzo dobra trójka, bardzo dobra. Pająk. Aj, kurde, chciałem tą trójkę. Zależało mi na tym. Naprawdę bardzo mi zależało. Ja tylko liczę, że naprawdę się zmieszczę czasowo. Pojadę sobie chyba skrótem. Bo mimo wszystko dobrze było, żebym trochę tego czasu zyskał. I czy będzie złoty? Jest złoty! Ciekawe ile potrzebowałem na ten złoty w takim razie. A, chyba było, że dwie minuty. Uff, dobra, mamy z bani ten poziom już. No to zróbmy od razu ten Oxide Station. Nie wiem, czy to będzie najtrudniejsza czasowa trasa w tej grze. Może być, że jeszcze Dragon Mines to przebije. Ile mam tutaj? 2,56, żeby to zrobić. Czyli poniżej minuty na każdy... na każde okrążenie. Oczywiście, no na początku pewnie mi się uda trochę tych skrzyni pozabierać. Fajnie by było, żebym nie wytracał aż tak tej prędkości. Mimo wszystko. Ale na razie jestem taki rozgrzany na tych trasach. Dobra. Powiedzmy, że jakoś to wyszło. Trzeba precyzyjnie grać, żeby te skrzynki wszystkie rozbijać. Okej. Okay. Skaczemy. O, tutaj będzie dużo. A, no dobra, dobra, nie jest źle. Nie wytraciłem za bardzo. Obym tylko za planszę nie wypadł na tamtym etapie. O, tutaj bardzo dużo jest. O. No, skiepsić tak to tylko ja potrafię. Okej, 38 sekund, not bad. Kurde, ja omijam bardzo dużo skrzynek. Staram się driftem w nie wjeżdżać, tak? No bo jak zdriftuję, no to bardzo dużo tej prędkości dostanę. Ładnie. Na razie 53 sekundy. Otrzymam rękę na pulsie, że...
że mi się uda, niepotrzebnie. Chociaż czy aż tak niepotrzebnie? Aj, tu niepotrzebnie, mogłem inaczej podejść do tego. Dobra. Najważniejsze jest to, widzowie, że nikt nas nie atakuje. To się liczy najbardziej. To tylko po jednej sekundzie były? Słabo trochę. Dobra, spartoliłem, ale trudno się mówi. No, nie jest źle. Okej, tu spartoliłem, ale... Dobra, podjedźmy tak, tak i tak. Pozbieram trochę tych skrzynek mimo wszystko. To są i tak, tak ciasne zakręty, że ciężko mi będzie właśnie tak dobrze manewrować, dobrze driftować. Dobra, mamy ostatnie okrążenie. Okej. Jest duża szansa, że wygram. Ile w ogóle do platyny? 2,34? Do platynowego reliktu czasowego? Wow. Nie dałbym rady. Oj, oj, źle drift. Tu. No nie dałbym rady. Platynowy relikt? Jak niby? Rzekomo. Mhm. Tu został jeden kartonik. Dobra. Nice. No chociaż zobaczmy, może? Może jakimś cudem? Na samej końcówce? Nie. Nie. Mało brakło. A dokładnie 2 sekund. 2 sekund brakło do platynowego. Ajajaj, karamba. Faktycznie, 2,34. 2 sekund. Coco Bandicoot właśnie, ona tutaj dzierży. Ach, szkoda, ale dobra, no mamy złoto, to się liczy, więc takie 3 najtrudniejsze trasy chyba mamy z bani. Jeszcze ten Hot Air Skyway, czy tam Hot Air Balloon. Hot Air Skyway 2,34, abym tutaj miał na złoto. Myślę, że chyba nie będzie tutaj problemu za dużo. Czemu ja ten trójkąt klikam niepotrzebnie? Oj, słaby start, oj, bardzo słaby start. Tak nie powinno być! Halo! Okej. Okay. Skupionko. O, dwa od razu kartoniki, dwójka i jedynka. I cyk, dwójeczka, i cyk, jedyneczka. No. Super, fajnie, cały mur z boksów, a ja chamsko tak ominąłem. Dobra, ale jak będę wystarczająco szybki, to i nawet bez tych boksów dam sobie radę. No chociaż byłoby fajnie jakieś rozwalać. Ale też nie chcę wypaść z trasy, wiecie? To byłoby za duże ryzyko. I cyk, cyk, cyk. Oj, tak idealnie po środku. A tutaj nie idealnie po środku. Łup. Dobra, tracimy turbo. O, cyk, trójeczka. I znowu na samym końcu tak idealnie porozstawiane. Mhm. Na razie 37 sekund. Bardzo ładnie. Przydałoby się jeszcze więcej porozwalać mimo wszystko tych pudełeczek. Up. O, jak ja przeskoczyłem to! Nie chciałem przeskakiwać. Okej. Aaaa, spadłem! Mam nadzieję, że to mnie nie będzie kosztować. Fuck! Źle. Bardzo źle. Kurde. Tu po bokach były, dobra. Mhm. 1,24. O, serio? Nie wjechałem? To mi było ultra potrzebne. Dobra, zawsze to są te 2 sekundy.
mnie się to kurde uda. Tak siebie pochwaliłem na początek, może środkiem pojedźmy. Uuu, tu było bardzo dużo takich skrzynków. A ja żadnej nie wziąłem. Tydy, ja potrzebuję 2,34. Ja to mogę skipsić jeszcze. Oh god. Please, 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 please. Dobra, wjedźmy w to. Raz. Czemu Crash mi się tak chamsko zatrzymał? Tu było po lewej. Potrzebuję każdej dostępnej skrzynki. Ojojoj, ojojoj. Ojojoj, szybko, 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 szybko. 10 sekund. Dobra, będzie. Oj, ale ledwo. Ledwo. 5, 6 sekund. No. No w sumie bardziej 5 sekund. Kurde, Tiny Tiger 202. 202 potrzebny jest do platyny. Nie wiem, jak tutaj się da tyle zrobić. Polar Pass 233. No, to może być ciekawie. Ale to jest mało skrzyń. Oj, głupia foka. Już chciałem je to sprzątnąć od początku. Okej, skrzyneczki, bardzo chętnie. Co? What? Czemu mnie zatrzymało tak? Co się dzieje? Ja coś mam dziwne sterowanie? Jakoś mi się nagle inaczej jeździ? Czemu mi skacze? What the fuck? Nie rozumiem. Kilka skrzyni, w ogóle nawet nie miałem szansy skoczyć. Dobra, obym dał radę tam przeskoczyć. Okej, chociaż to mi się udało, ale ledwo. No nie może być aż tak kolorowo chyba najwyraźniej. Polar Pass, kurde, nienawidzę tej trasy. Tu jakieś są skrzynki. No, oczywiście, że nie miałem jak wjechać. Up, no, jak mam to przeskoczyć? Te skrzynki niektóre to są tak głupio umiejscowione. Niby jest szansa, żeby to przeskoczyć, zdobyć, ale... Ale czasem mi się wydaje, że nie. Coś ten Polar Pass, tak... Teraz mi się na nim dziwnie jeździ. O, no nareszcie. Dobra, mam turbo, super. Wow. Okej. Sam jestem zaskoczony i to niemile. Dobra, skrót najważniejszy. Tu jeszcze była skrzynka. Okej. Nareszcie. O no jak, przecież Crash czuprynką przejechał przez to. Jakby what the fuck. Oj. No czemu nie driftujesz, Crash? Przecież kliknąłem. Czasem dziwnie załapuję te kontrolki. 2,33 potrzeba. Chyba mi się uda, ale do tych platynowych czasów nie chcę, chociaż... Oj, dobrze, że... Kurczę, dobrze, że w ostatniej chwili ogarnąłem, żeby tego nie robić. Dobra, chyba będziemy mieli. Te platynowe czasy są tragiczne. Zabierzmy sobie to, no i zamroźmy sobie czas. Okej, 27 skrzynek, no tutaj na przykład są dwie, których za nic w świecie bym nie zdobył. Czyli łącznie 10 sekund mamy zapasu. Okej, udało się mimo wszystko. Ale żeby 2,05 zrobić? No może jakbym tam raz czy dwa nie spadł i początek wyścigu jakby był łagodniejszy? Może. Tiny Area akurat ma bardzo duży czas. 3,22, no ale to wszystko dlatego, że to jest chyba najdłuższa trasa taka normalna w grze. Więc zobaczymy, no niby mi dobrze tutaj idzie, ale też w takim bądź razie muszę patrzeć na te skrzynki. No i kurczę, ciężko będzie je zdobywać. Okej, tutaj dwójka, tam trzy jedynki były, super.
O, o, idealnie. Idealnie. No, trzeba tutaj takiego skupienia. Kurde, tu same jedynki były? Dobrze widziałem? Tam chyba trójka była. Aaaa! No nie! Crash, nie trać. Dobra. No, jak będę zdobywał dobre nitro, dobre turbo, to z palcem w nosie ja to przejdę. 34 sekundy, ładnie. Znaczy oczywiście zamrożone, tak? Okej, 2 sekundy. Super. Dobrze idzie. Dobrze idzie, bardzo dobrze idzie. Nie wszystkie skrzynki zrobię oczywiście, tak? Mhm. 52 sekundy. 2,58 wystarczy do platynki. Ło! Tak jeszcze właśnie zaznaczam. Na razie to ja nigdzie się nie wyłożyłem. Bardzo szkoda, że tutaj nie zdobyłem. Ale mi zależało na tych skrzynkach. Oj, tutaj nie wjechałem! O, wow! Oj, 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 oj! Oj, walczę tak po cichutku, ale walczę o tą platynę. Nie wiem czemu. Po prostu. Fajnie by było. Dobra, tutaj tak. Tutaj tak. Wow! O, wow! No ta trójka najpotrzebniejsza z tego wszystkiego. Jakby trójkę na sam koniec wyścigu, jak już jestem przy mecie, to nie jest tak potrzebne, tak? Ale trójka na końcówce drugiego okrążenia, no to by dużo zmieniło. Czy będę miał 2,58? No to już bardzo dużo tych pudełek porozwalałem. Okej. To już nie patrzę na te pudełka. Nie, nie będę miał 2,58. Za żadne skarby. Chociaż no mam też taką cichą nadzieję. Jeszcze jakieś jedno pudło, dwa. Ła! Trochę dziwnie. Nie wjechałem. Chociaż 2,52. A już jestem na końcówce. Czyżby pierwsze platynowe trofeum? Pierwszy platynowy relikt? Ej, ładnie! Okej, okej. No dobra, tą trójkę bierzemy. 2,39, mamy platynowy relikt, ale ładnie. Koko miała 3 minuty mimo wszystko. Okej, przyjmuję jak najbardziej. Dobra, Dragon Mines, wiecie co? No tutaj będzie ciężko, bo 1,11 jest czas, ale ja pamiętam, że z czasówką do platyny się trudziłem. Chociaż nie tą czasówką, tylko tą czasówką, gdzie z duchami się ścigam. Zatem zobaczmy. Ja wiem, że tutaj jest skrót. Tam, gdzie wagonik jeździ. Ale ja raczej nie będę ryzykował. Wiecie? Niech sobie sam wagonik jedzie tam. O, 3 pudełka. Chcemy? No, było warto chyba. Aj, no ale jak będę takie błędy robił, to nie. Oj, no jedź! Wszystko to pójdzie w... Nie wiem, sami wiecie co chyba. Oj, karamba. Wow! Ja czasem jestem naprawdę zdenerwowany, że... Ja myślę, że wjadę w to pudełko, ale nie wjeżdżam. Nie wiem, że to wszystko przez ten drift. God damn it. Ciężko czasem wydryftować to, no ale bez przesady, że aż tak słabo mi idzie z tym. Oho, super, tak. Tego potrzebowałem właśnie. Okej. To tutaj ta dwójka, dobra. Przyda się. Ile tam miałem?
Why? Why? Co się dzieje? Stres czy... Nie, no nie wiem czy stres. 1.11. Oj, nie dam rady. Nie no, to jest pokrzanione. To jest pokrzaniony level. Dobra. Poproszę tą dwójeczkę, mam. I... Czy mam? Nie mam! 13 setnych zabrakło! What the fuck? O kurde, ale... No i... Dlatego nienawidzę Crash Team Racing za to. Wiecie, teraz już wiecie, dlaczego ta platyna ma trudność 9 na 10, no, oceniana po prostu tak na całym świecie, bo naprawdę cholernie ciężko jest wykręcić te wyniki na niektórych trasach. Dragon Mines, ssie pałkę ostro, są match. Nie znoszę tej planszy. Ja chcę jeszcze raz, muszę to złoto. Muszę, po prostu muszę, no jeżeli chcę 101% mieć. Czy mi się uda? Mam 10 sekund, proszę, 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 niech to się uda, chyba się uda. Za drugim razem? Proszę, proszę, nawet mi tutaj nie róbcie, uff. 35 skrzynek aż rozwaliłem. Oh god. No tym razem się trochę poprawiłem faktycznie, widzicie zresztą. O, mam to za sobą, całe szczęście. Blizzard Bluff, ja tutaj muszę 1.08 zrobić i kurczę, dobrze byłoby skorzystać ze skrótu, z którego do tej pory nie korzystałem w ramach tej serii. No więc zobaczmy, czy mi się uda. Albo bardziej, jak mi się uda. No dobrze byłoby, im więcej tych skrzyń, tym lepiej i też przy okazji, żeby ta kula... Nie pokonała. No i ja nie wiem, jak mam to zrobić. Szczerze. Dla mnie to jest zagwozdka. Kurde, dla mnie to jest zagwozdka, widzowie. To jest ten skrót. Ja kiedyś go potrafiłem zrobić, tak? To nawet powiedzmy, no, z 3 razy po wyścig. Ale czemu nagle go nie mogę zrobić? I don't fucking know. Wiedziałem. No wiedziałem, no to jest pokrzenione, to jest RNG zupełnie, to jest losowe. Nie znoszę tego. Nie będę tam próbował chyba. Bo nie ma co, żebym próbował. Ja w nic nie wjeżdżam, do cholery ciasnej jasnej. W nic nie wjeżdżam, w żadne boksy, w nic, zupełnie. Niby driftuję, niby jest okej, ale w nic nie wjeżdżam. Nie, no jest strasznie źle. Dobrze. Nie mogę się dać, po prostu, no niech ta kula nawet mnie nie zdradza tutaj. Mam. Nie, nie mam. Nie mam. Nie przeskoczyłem tego, co chciałem. Sam się zdradziłem. No jedźżesz, crash. Nie. 1.08 poszło się. Nienawidzę. Wow, sekunda. Gdybym w to nie wjechał. Wow, błagam, błagam, no niech się tym razem uda, nie wiem, cokolwiek. Kurde, to też nie najlepiej mi wyszło, ale proszę. Proszę, proszę. Zatrzymajmy o te 3 sekundy, jest, udało się. Wiecie, co jest, widzowie, najgorsze w tym wszystkim? W Crashu, wczytywanie tych leveli. Jak zdobyłem ten szafirowy, to po prostu wracaj do głównego świata i tyle, tak? Nie da się powtórzyć levela, nie da się zrobić czegoś takiego, że popraw swój wynik, tylko muszę wrócić do świata, przyjąć relikt, poczekać 40 sekund, aż się załaduje ten świat i jeszcze raz wrócić. Po prostu to zabiera mnóstwo czasu. Teraz sobie przemnóżcie to razy 16, razy każdy wyścig, tak? To jest żenada. Czasy wczytywania, ale mamy trzeci świat już z bani. Tiger Temple w 1.02 do zrobienia w drugim świecie.
Tutaj chyba ten skrót jest od razu otwarty, tak, bo tam no nie mamy nawet jak możliwości go otworzyć, więc odgórnie będzie on otwarty. Bardzo ładnie. No to próbujemy. Trzeba łapać się każdego pudełka. Już musimy być tego nauczeni. Bo wiecie, im krótszy wyścig, tym mniej trzeba popełniać błędów, bo łatwiej jest o porażkę. No i na razie to ja prawie o nic nie zahaczyłem. Pff, to jest żenada akurat z mojej strony, ale dobra, 9 sekund na razie. Okej, jedź Crash, jedź. O, bardzo ładnie. Super, tu kolejna trójka. Nawet tą jedynkę wezmę, dobra. Jest bardzo do... Excuse me? Excuse me? O co tu chodziło? Czemu mnie nagle gra zatrzymała? Ła. Super. Nienawidzę tego, co nie? To jest jawne oszustwo. Ładnie. Aaaa! No dobra, tutaj sam spartol... What the fuck, ta fizyka czasem! Co tu się dzieje? 27. No nie jest najlepiej, jednak. Myślałem, że... jakiś ładniejszy wynik zrobię. No tym razem mnie tutaj nie zatrzymało, całe szczęście. No i tamtego boksa nie wezmę. Jakkolwiek bym chciał. Dobra. Okej, pięknie, 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 pięknie. Tego potrzeba było mi. Łup. No nie, by platynowego mieć na bank nie będę miał. Bo 43 sekundy są wymagane. Nie wiem, jakim trzeba być kocurem, żeby to zrobić. Ja już dojeżdżam do mety na spokojnie. Okej, 51 sekund. Minuta 0,2. Do tego było potrzebne, jak widzicie. Dobra, mamy z bani. Piramida, papu, papu. Wracamy tutaj ponownie. 1,09 jest potrzebne. No, zobaczymy, jak mi to się uda. Wiecie, ten skrót jest super, ale... ten skrót, wiecie, o którym mówię. Ale tutaj trzeba też... Wow, ładnie. Fenomenalnie, nic nie zdobyłem. Ten skrót jest dobry, ale trzeba patrzeć bardziej chyba na te pudełka. Okej, tutaj niby mogłem się tak cofnąć. Ale te pudełka są... umiejscowione. Nie pokorzystam za bardzo ze swoich skrótów. Ledwo uratowałem to. Skorzystać czy nie skorzystać? Skorzystać. Okej, dobra. Bardzo dobrze. Mimo wszystko... bardzo dobre pierwsze okrążenie. Dobra. Teraz tutaj na tego filara. Ale przy... aj, przypłaciłem to! Nie! No nie, to tak nie miało być! No to po co te skrzynki tu są? Dobra, próbujemy. O! To jest tajemnicza skrzynka, Binox! O! Dobra. 1-0, ile? 9? Nie ma opcji. No nie ma opcji, jeszcze ja tak to przeskakuję. Fuu, to ja będę musiał to powtórzyć. Trzeba będzie powtarzać, jak nic. Albo nie. Proszę. Nie! No sekundę, do cholery jasnej, nienawidzę tej gry! Z czego ty się Crash cieszysz właściwie, że co ty zdobyłeś? My potrzebujemy czego innego zupełnie.
Wiecie co jest... Nie obchodzą mnie te naklejki. W tyłek chcę wsadźcie te naklejki. Wiecie co mnie najbardziej trygoruje w czymś takim? Że, no, oprócz tego, że muszę tutaj wracać. Trygoruje mnie to, że nie mogłem przegrać, nie wiem, o te 10 sekund czy coś. Nie. Jak zwykle, to jest jakiś jeden najgłupszy błąd, bardzo prosty, że tylko tą sekundę. Nie zmieściłem się w limicie czasowym. O pół sekundy, o sekundę zawsze jak zwykle muszę przegrać. I przez to muszę jeszcze raz, to najbardziej boli. Wolałbym o minutę to przegrać niż o sekundę. Błagam, 1.07, błagam. Jest! Jak ledwo, widzieliście o ile? Tym razem wygrałem o pół sekundy, a nie przegrałem o pół sekundy, czy tam o sekundę. No to jest katorga, no ja nie wiem, musicie dużo łapek widzowie zostawić pod tym filmem, bo... To jest stres, to jest dużo stresu, jakby ja wiem, że sam na to się pisze, ale nie, ja w kolejnych crashach nie robię żadnych czasówek, nie przekonacie mnie do tego, absolutnie. Jeszcze co jest w ogóle śmieszne, to jakbym robił tę kampanię na easy, to jeszcze są łatwiejsze czasy, na przykład teraz Dingo Canyon zrobimy sobie i tu mam 1.14, żeby mieć to złoto, ale da się w 1.09, tak, czy... A nie, przepraszam, 1.09 to ja mam teraz zrobić, 1.14 to gdybym miał easy peasy. Lemon Squeezy, poziom trudności, więc... 1.09, zobaczmy. Okej. Dobra, żeby mnie tutaj pan kojot nie wyhendożył. To będzie najgorsze. O co się zahaczyłem? Ja się pytam. What the fuck, jak to jest poumiejscowiane. No, czemu Crash tak łatwo traci prędkość? Pewnie to jest na Unrealu zrobione, tak? To jest jak ze Spyro, podejrzewam. O, no to chyba będzie reset, albo i nie. Dobra, zobaczmy. Wow! Wow, no po prostu w siebie nie wierzę dzisiaj. No w nic nie wjeżdżam tym driftem! Boże, to jest... Czuję, że dzisiejszy odcinek z czasówkami to jest jedna wielka kompilacja porażek. Po prostu i smutku, nie wiem, no. To jest jakbym ja sam specjalnie sobie kosę pod nogi wsadzał. Nie wiem, a może ten styl driftingu nie jest dobry pod czasówki? Nie wiem, ciężko mi wytłumaczyć. Ale szczerze, średnio widzę... Ja nie wjechałem, tak? Oczywiście, że nie wjechałem. No nie, ja nie widzę tego. No nie, no ja muszę to już zresetować. Absolutnie. Mam 19... Nie, to jest reset. To jest gówno jedno wielkie. No dobra, to ciekawe, czy tym razem mi się to uda. Czy coś zrobię mega głupiego na sam koniec. A może w kojoty se wjadę, co? Nie wjadę? Uda mi się? No jeszcze nie mówmy hop. God damn it, dawaj crash. Jakbym wjechał w kojota, byłoby po. O 1.5 sekundy mi się udało, nie wiem jak. Ale no musiałem zrestartować, widzicie, kurde, niby wracamy do tych łatwiejszych tras, ale jednak one mnie też chcą wrobić i to one są paradoksalnie trudniejsze niż na przykład z czwartego świata. No to moi drodzy, ostatni level drugiego świata, czyli Coco Park, Park Coco, minuta 12 jest potrzebna. No i to jest najgorsze, że to jest całkiem prosta trasa, więc będę musiał i driftować, i wjeżdżać w pudełka, inaczej będzie słabo. Więc pełne skupienie. Jak będę wjeżdżał w pudełka, no to git. Okej. No właśnie, kurczę, najważniejsze jest, żeby tutaj dużo mimo wszystko driftować. Ta trójka jak uchowana. Chamy, kurde. Okej. Na razie wszystko chyba perfekto. O, brawo. Brawo. I jeszcze trójka. Idealnie. Wiecie co? Na razie jest chyba super. Jakby chyba gorzej być nie może. Tu po prawej chyba było. Wszystkie skrzynki może dam radę? No one są, wiecie, tak rozmieszczone idealnie, żeby na każde okrążenie mieć jakiekolwiek. A, nie dam rady. No dobra, trudno. O,
to tutaj trochę chamsko. Dwójkę bierzemy, bo to co jest idealnie przed metą powinniśmy brać w pierwszej kolejności. Ale tutaj dużo trójek się uchowało. Oj, oj, żeby mnie to nie kosztowało. Proszę, nie, no nie gadajcie, tylko że to będzie mnie kosztować. Boże, się przestraszyłem, myślałem, że ktoś mi wlazł do pokoju. Proszę, 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 1-12, tak? Proszę, 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 ludzie. Jeszcze drift mi nie wychodzi, jaki ja mam panic gaming na koniec. Nie, dam radę jednak. Och, Jezu, tak zobaczyłem swoje odbicie w lustrze, jak tak... Ach, refleks był, myślałem, że ktoś mi wlazł do pokoju idealnie w takim momencie. Okej, 34 skrzynki, no mamy. Złoto. Ja nienawidzę czegoś takiego. Wszystko idzie dobrze, dwa okrążenia i nagle w trzecim przywalam tak po prostu gdzieś w ścianę i mogło to mnie kosztować. Sever Speedway może być straszne, bo już wróciliśmy do tego pierwszego świata, tylko dlatego, że to jest no 1.05, ale jest bardzo ryzykowny skrót, z którego nie lubię korzystać, a tam może być dużo pudełek, więc no próbujemy. Pojadę najpierw tędy, czyli tą moją ukochaną alternatywą. Jak to jest w ogóle rozmiejscowione? Te skrzynki. Brawo! Dobrze! To co, odpalamy tryb ironii? Mogę już zacząć? Jestem bardzo dobrym racerem. No nie, no to jest żenada. No przecież, no jak ja nie wierzam w to? No jak ja nie wierzam w to? Ludzie, Boże. Stresa mam. Po prostu. Przez to wszystko mam stresa. Dobra, pojadę dołem. No po prostu nie mogę driftować. No mam jakiś zakaz driftowania chyba. Nie wiem, no drift challenge? O, trójka. Czy jak? Bo ja nie rozumiem. Tu trójka będzie na dole, będę musiał pamiętać. No, chłopie, crash. Dawaj, dawaj w beczkę, nie? Uff. Co się to wydarzyło? Nie no, jak przez to przegram, to jest scam. To jest scam, moi mili. Wow, no jedynkę tą wziąłem, a trójki nie wziąłem, co było na środku. No przecież to jest scam nad skamy, ta gra. To jest tragedia, jestem sfrustrowany, nie zestresowany, sfrustrowany tą grą. Nie wiem czemu. Ludzie. No przecież ja nie zrobię tego. Jakby ja wiem, że jeszcze jest dużo skrzynek, te na górze przede wszystkim. Jest. Błagam. Dobra, dobra, dobra. Kończ to, kończ to, kończ to, kończ to, kończ to. 1-0-0, mamy to. Do samego końca byłem zestresowany. Nie wiedziałem, czy mi się uda. No przecież to, ale widzieliście, ile razy to jest po prostu żart. Jakby naprawdę ja wierzę, że da się z tego zrobić jakąś kompilację momentów, gdzie o piksel mogłem złapać skrzynkę, ale nie złapałem. Moi mili, 3 levele do końca tych wszystkich czasówek. Mystery Caves, 1.44 potrzebujemy. Tu te żółwie za to mogą mi zupełnie losowo spierdzielić wszystko. No ale zobaczymy. Skrzynki top, skrzynki najważniejsze. Okej. Okay. Jakby, jak to zrobię, to chyba już mniej się będę bał. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Pojadę w prawą. A jak ten level zrobię, no to już zostaje Reaper Rui. Crash Cove, czyli w sumie takie prostsze levele, ale z drugiej strony krótkie, więc mniejsze okienko czasowe może być. Ła, co to było, widzieliście? Zatrzymało mnie, ale pojechałem dalej. Okej. Okay. Dobra.
Nie ma co też aż tak driftować. Tutaj na spokojnie. Pamiętałem o tej trójeczce tutaj. Oj, oj, oj. Jeden tam 44, no ale już powoli pudła mi się kończą. A, tutaj trójka. A tu nic? A, jedynka tylko. Okej. Znaczy, mówię, że pudła mi się powoli kończą, kiedy mam jeszcze niecałą połowę. Uuu, dobrze. Że ja mam w ogóle psychę do tego. Do tych wyzwań czasowych. Okej. Dobra, ostatnie okrążenie. Jedziemy. 10 skrzynek zostało, wszystkich oczywiście nie zrobię, tak? Co tutaj to leci na koniec, ja się zastanawiam. Jakby w takim okrążeniu jak to, już na sam koniec, to właśnie idealnie, że mam jednak tą postać nastawioną na turbo, znaczy go-kart ustawiony na turbo. No bo tutaj głównie muszę używać już turbo, tak? 5 skrzynek zostało, no przecież... Przecież to już jest jak nic. Tutaj było. Okej. Okej. Chyba się uda. Chyba bez większego stresu się uda. I jest 1.30. Platynowy trofeum nawet! O, proszę bardzo! Idealnie, ja się cieszę. Dobra, to trochę już mi to poprawiło humor w takim razie. RusTubes, przedostatni level 1.05. Może być ciężko, mimo wszystko. 32 skrzynki tylko, okej. O, jedynkę podskoczyłem tylko, Dobra. Not bad. Jak na razie. Tylko teraz pytanie. O kurde, jak tutaj umiejscowili te skrzynki? Czy tutaj w tym skrócie będą? No, czemu nagle... Jakbym miał daszek nad postacią i nie mogłem... Nie mogłem driftować. Dobra, dwójka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niby to jest taka prosta trasa. A łatwo o kuku. Okej, poproszę mimo wszystko tutaj. No ta trójka się przydała. A już na koniec wyścigu, znaczy no, wyścigu, no w sobie wyścigu, tak, na czas. Będę mógł użyć mojego skrótu ukochanego. Fuck. Okej, stresik. Piętnaście sekund w sumie? W sumie? Kurde, nawet byłem blisko o sekundę do platynowego trofeum. Okej, 10 sekund zapasu. Ładnie, bardzo ładnie. Kto jak nie ty, Crashu Bandicoot, powinien znać swoją trasę? I musimy to zdobyć w 1.05. Czyli podobnie jak RusTubes. Więc dajesz, Crash. Mam nadzieję, że nam się uda. Okej, bardzo dobrze. No, zostawiliśmy to idealnie na sam koniec. Naszą planszę. Znaczy naszą, no, Crasha. Ale naszą mimo wszystko. Okej. Dobra, taki skrót, znaczy skrót. Czy to jest skrót, czy można to traktować jako skrót? Na pewno jeżeli chodzi o zdobycie skrzynek, to tak. Nie zdobyłem tamtej trójki, dobra, będę musiał pamiętać, żeby w następnym okrążeniu zdobyć. Tam widziałem za palmą, ale chyba to nie jest potrzebne. Okej, Crash, please. Wjedź w to, co masz wjechać. I kończ ten wyścig. O, 3 skrzynki. Dobra, dobra, dobra. I tutaj po prawej, tak. Idealnie. Trzymajcie kciuki, widzowie. To jest ostatnia czasówka.
Dobra. Aj! Karamba. Nie no, damy radę. Mimo, że już tutaj żadnych boksów więcej chyba nie będzie, damy radę. Co prawda to nie będzie platynowy czas, ale udało się idealnie o 10 sekund zapas. Idealnie o 10 sekund zapas. Brawo my, udało się zrobić wszystkie czasówki potrzebne do 101% gry. No dobra moi drodzy, to w takim razie tutaj z widokiem na ten relikt ja was żegnam w tym odcinku. Zrobiliśmy to co mieliśmy i widzimy się w kolejnym, gdzie zabierzemy się za turnieje, w których będziemy musieli znowu powygrywać zwykłe wyścigi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!